Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Te słowa wskazują na to, że to Bóg jest Panem i Królem całego Wszechświata. Każdy skrawek ziemi jest wspaniałym miejscem, by oddawać cześć Panu Bogu. Ale jeśli chcemy szczególnych doznań, spotkania z Bogiem, który jest wszechmocny i Królem całego Wszechświata, trzeba wejść do szczególnego miejsca, do Jego świątyni. Żeby wejść do świątyni, to trzeba sięgnąć do wyjątkowego klucza. I tym kluczem jest Krzyż Święty. Jeżeli krzyż zostanie usunięty z życia ludzi, to w jaki sposób wejdą do świątyni? W jaki sposób wejdą na teren wyjątkowy, na teren należący wyjątkowo do Królestwa Niebieskiego? Przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się w świecie i widzimy, że tam, gdzie odrzucono krzyż, próbuje się człowieka wprowadzić do różnych świątyń, ale niestety nie dadzą one człowiekowi daru zbawienia. Zazwyczaj królowie przemawiają do swego ludu, siedząc na tronie. Co jest tronem Jezusa Chrystusa? Krzyż Święty jest wyjątkowym tronem. I my, klękając przed krzyżem, uświadamiamy sobie, że klękamy przed majestatem Jezusa Chrystusa. Co On jako Król daje nam z tego tronu? To jest Król Miłosierdzia, to jest Król Zbawienia, to jest Władca całego Wszechświata. I jeżeli sięgniemy do Słowa Bożego, które przypada na 34. niedzielę zwykłą, a właściwie na uroczystość Chrystusa Króla, to pierwsze czytanie zachęca nas, abyśmy zrobili refleksję nad księgą proroka Ezechiela. Ten prorok mówi do nas słowa Boga, które wskazują na to, że On wyjątkowo troszczy się o swoje królestwo. Oto ja sam będę szukał moich owiec, będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej czody, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Król wszystko czyni, żeby członkowie tego królestwa, mieszkańcy tego królestwa nie byli w mrokach, nie byli w ciemnościach. Trzeba jednak pamiętać, jeżeli usunie się tron Jezusa Chrystusa, jeżeli usunie się krzyż Jezusa Chrystusa z życia ludzi, to braknie światła, które płynie ze szczególnego miejsca, a którym jest świątynia. W tę niedzielę, w tę uroczystość Chrystusa Króla, Słowo Boże mówi nam: zacznij się modlić do Jezusa Chrystusa. Panie, Ty jesteś moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwalasz mi leżeć na zielonych pastwiskach,
Prowadzisz mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwiasz moją duszę. Bardzo wyraźnie święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy cała potęga Królestwa Jezusa Chrystusa objawi się przed ludźmi. A my dotąd, dokąd możemy, powinniśmy czerpać z daru Jego miłosierdzia. W jaki sposób? Jezus mówi do nas w Ewangelii Świętej. Gdy byłem głodny, daliście mi jeść. Gdy byłem spragniony, daliście mi pić. Gdy byłem przybyszem, przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jak to? Król, który jest Panem Wszechświata, jest głodny, spragniony, jest w drodze, jest nagi, jest chory albo w więzieniu. I Jezus tłumaczy, wobec siebie wzajemnie, w ramach tej miłości, którą wam daję, bądźcie miłosierni dla siebie. Uważajcie, żebyście nie odstąpili od miłosierdzia, bo ja jako król miłosierdzia, mówi do nas Chrystus, daję wam szansę, abyście weszli do szczęścia wiecznego. Bo w chwili, kiedy staniemy przed Chrystusem, królem, sędzią, już ten dar miłosierdzia będzie dla nas jak gdyby zamknięty. Dzisiejsza uroczystość tak bardzo nas zachęca, abyśmy nigdy tego klucza prowadzącego do szczególnych miejsc Boga, naszego Króla i Pana, nie odrzucali. Ten krzyż, ten tron Jezusa Chrystusa, tron miłosierdzia, tak możemy powiedzieć, powinien być dla nas bardzo bliski. On nam pozwoli z ogromną nadzieją wchodzić do świątyni Pana. On jest dobrym pasterzem. On jest Królem Wszechmocnym i mamy nadzieję, że z tego daru Jego królowania możemy skorzystać, jeżeli będziemy trwali przy Jego świętym prawie. Jezu Królu Wszechświata, pomóż nam, aby nigdy prawo Twojego Królestwa nie było wyrzucone z naszego życia.